Witajcie, z tej strony Mariusz z Pasieki Makuch. W dniu wczorajszym zrobiłem sobie taki wylotkowy poławiacz pyłku. Gdzieś tam patrząc w internecie, jak wyglądają inne, ja postanowiłem zrobić sobie coś takiego. Założyłem to wczoraj wieczorem, no dzisiaj sprawdzam rano, jak widać już coś tam pszczółki sobie przez ten wyloteczek próbują wciągnąć do środka. No mamy dość dużo pożytków wokoło rzepakowego, jest też mniszek lekarski, widać po tym, jak pszczoły przynoszą, że pyłek jest właśnie koloru żółtego bądź pomarańczowego, także jest to dominujący pożytek w okolicy. Pracują w sumie od jakiejś godziny, na chwilę obecną mamy godzinę 8 rano, byłem tutaj około 7, no to około 7 jeszcze nic się nie działo, jak widać w chwili obecnej coś tam jest. Wylotek skonstruowałem z takiej dużej kraty poławiającej pyłek, dostępnej w popularnym serwisie na Allegro. Na dole do poławiania, do przerzucania tego wszystkiego wsadziłem sobie siatkę dennicową o oczku 3x5, także spokojnie przelatuje pyłek przez to. No tutaj widać gdzieś pod krawędzią na łączeniu tej plastikowej a metalowej siatki zbiera się pyłek, ale to ze względu na to, że tam jest poklejone klejem i po prostu to nie przelatuje, ale jak spadają gdzieś dalej, to spokojnie wpadają do skrzyneczki. Teraz sobie zobaczymy, czy coś tutaj jest. O, póki co licho. No ale to też jest, mówię, jest godzina niecała, jak pszczoły zaczęły pracować, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało wieczorem. Na chwilę obecną pozostawię to tak jak widać. Tu mi gdzieś na górze nie dolega, muszę jeszcze to wziąć sobie poprawić tu w tym miejscu. One tam próbują sobie wchodzić, uczą się jakby jeszcze tego, w którym miejscu jest ten wlotek, a ja mam nadzieję, że one po dniu dzisiejszym, ewentualnie jutro, już sobie to przyswoją, w jaki sposób się wchodzi do ula, nauczą się tego nowego sposobu wchodzenia przez ten poławiacz pyłku i one tutaj spokojnie sobie już będą bez większego stresu i do zorganizacji pracowały. No to, tak to wygląda na chwilę obecną. Konstrukcja, nic trudnego. Ja myślę, że na spokojnie, gdzieś tam bez stresu, w godzinę można sobie taki wylotek zrobić. Jeżeli ma się drewno, to w sumie jest to jakby prawie za darmo. Gdzieś w internecie widziałem po 50-60 zł, także no jest to na pewno oszczędność. Drewno nie zbijałem, kleiłem klejem na gorąco, także też jest to dobry pomysł na łączenie elementów bez zbijania, bez skręcania, żeby to drewno się nie rozchodziło. Jeżeli ktoś też nie ma zbytnio dużo czasu, żeby takie rzeczy sobie robić, to myślę, że klej na gorąco jest też dobrym patentem na łączenie elementów drewnianych ze sobą bądź elementów plastikowych z drewnem. Także na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ten wylotek i o pracę na tym wylotku, to tyle. Do kolejnych filmów zapraszam już niebawem. Pozdrawiam, cześć. Słuchajcie, szybki wygląd. Mamy godzinę 20. Rano pokazywałem, że było puste. Zobaczymy, ile nazbierały teraz. Muszę sobie pomóc. Jest tyle. Szału nie ma, jakiejś rewelacji, ale jest.